Sponsorami programu są kawiarnia i lodziarnia Lili Cafe oraz wizażystka Maja Magdziak. W pierwszym odcinku o swoich słabościach, sympatiach i antypatiach oraz o awansie do Ekstraligi Żużlowej opowie Krzysztof Mrozek, prezes Stowarzyszenia Żużlowy Klub Sportowy ROW Rybnik. Gościem pierwszego wydania programu Dziękuję Nie Słodzę jest Krzysztof Mrozek, prezes Żużlowego Klubu Sportowego ROW Rybnik. Witam panie prezesie. Dzień dobry. Stowarzyszenia Żużlowy Klub Sportowy ROW Rybnik. Stowarzyszenie, nie spółka jeszcze. Nie, spółka niebawem, gdzieś w sierpniu. Panie prezesie, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do udziału. Przepraszam, czy ja mogę posłodzić? Ja nie słodzę, pan może. Program też jest Dziękuję Nie Słodzę, więc pytam, czy muszę pić gorzką kawę? Może pan słodzić. Moim zadaniem jest, żeby w tym programie nie słodzić. Ja myślałem, że ja nie mam słodzić. Panie prezesie, jak często puszczają panu nerwy? Rzadko puszczają mi nerwy. Powiem tak, może jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to w zeszłym sezonie częściej mi puszczały. W tym sezonie nie było okazji, żeby mi nerwy puściły. Ale niestety czasami tak jest, że jak już mi te nerwy puszczą, to już jest piekło. Rozpoczynał pan swoją przygodę z żużlem jako kibic rybnickiego klubu. Szalikowiec, który... Szalikowcem nie byłem nigdy. Natomiast kibicem byłem od 81 roku, w którym to sezonie, o ile dobrze pamiętam, rodzice wzięli mnie pierwszy raz na żużel. Przyszedł ten moment, kiedy pan te stery rybnickiego żużla przejął i pamiętam, że wówczas, kiedy pan zaczynał, jedynym dla pana akceptowalnym scenariuszem był awans do pierwszej ligi i w kolejnym roku kolejny krok, awans do Ekstraligi. Póki co drugiego z tych kroków nie udało się zrobić i nurtuje mnie takie pytanie, co się stanie, jeśli i w tym roku nie uda się awansować? Ja już po zeszłym sezonie oddałem się do dyspozycji i członków stowarzyszenia i kibiców i powiedziałem jasno, że coś nam tam nie wyszło, coś, patrz, dwukropek, awans i mogę w każdej chwili jakby zostawić ten klub, może ktoś przyjdzie po mnie lepszy, mądrzejszy, może będzie mieć więcej szczęścia. No. Takowy się nie znalazł. Natomiast na chwilę obecną ja nie będę w tej chwili składać obietnic czy deklaracji, czy my awansujemy, czy nie. Wydaje mi się, ja to też mówiłem na początku, jeśli tam w materiałach można spojrzeć, że być może ten drugi kroczek, czyli awans do Ekstraligi, to będzie nie sezon, tylko dwa. Myśmy w zeszłym sezonie, to żadne alibi, proszę nie patrzeć na mnie z politowaniem, myśmy w zeszłym sezonie. W żużlu to jest tak, że można wszystkie etapy pozapinać na ostatni guzik. Jeżeli nie zagra jeden procencik, czy jedna pozycja z układanki, to nie ma sukcesu. Co roku bardzo dużo emocji, kontrowersji budzi podział dotacji z budżetu miasta dla klubów sportowych, podział środków na sport. No i jak wiemy, Żużlowy Klub Sportowy jest największym beneficjentem konkursu grantowego. W jaki sposób przekonuje pan swoich adwersarzy, miłośników innych dyscyplin do tego, że warto aż w takim zakresie inwestować w sport, który, no zgodzi się pan ze mną, uprawia bardzo znikomy procent, promil populacji rybniczan? Jeżeli chodzi o społeczność Rybnika, to ja każdemu powtarzam wprost, że w tym mieście, w pięknym mieście rybnickim, może być dyscyplin 30. Każda z nich musi obronić się kibicami. I no, ja nie będę przekonywać, każdy patrzy na statystyki, jak wygląda publiczność na zawodach żużlowych, jak wygląda na tym samym obiekcie na meczu piłkarskim. Z całym szacunkiem powiem i nieskromnie powiem, że u nas na sparingach przed sezonem była większa publika jak na, nie wiem, najatrakcyjniejszym meczu piłkarskim w tym sezonie Energetyka. Nikomu nie jest potrzebne to, że przyjmiemy do szkółki 120 adeptów, stworzymy 30 żużlowców z licencją rzec, z których tak naprawdę żaden, ale to żaden, nie będzie trzymać określonego wysokiego poziomu. Chciałem jeszcze wrócić do października, listopada ubiegłego roku, a mianowicie do okresu kampanii wyborczej, której jednym z głównych aktorów byli nie tylko kandydaci na prezydenta Rybnika, ale również Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy ROW Rybnik i pana osoba.
Tak? Zapytam wprost, czy nie żałuje pan tych wiader wazeliny wylanych przed oblicze byłego prezydenta Adama Kodalego? Wazelina się nie leje, tylko się smaruje. Wiader wysmarowanych wazeliny pan nie żałuje? Każde nasze zadziałanie ma jakieś plusy i minusy. Ja rozmawiałem po wyborze z nowym prezydentem miasta Rybnika, panem Piotrem Kuczera. Ja mu powiedziałem wprost. Ja i Klub Żużlowy, Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy zawsze jesteśmy lojalni. Jeżeli tak jak pan to nazwał, były wiadra wazeliny, to na nie było zapotrzebowanie. To zapotrzebowanie poszło wprost z urzędu. Miasto, które wspomagało i wspomaga Żużel taką, a nie inną transzą, jeżeli powie, panie prezesie, my potrzebujemy pomocy, to co ja miałem odpowiedzieć, że no, panie prezesie, to jest nie pomogę? Tak, to jest zrozumiałe. Natomiast niezrozumiałe i nieczytelne dla mnie było to, że równocześnie z udzieleniem otwartego, jawnego poparcia Adamowi Hudalego, tak bezobcesowo atakowali państwo jego konkurenta, Piotra Kuczerę, który no, później okazał się zwycięzcą tych wyborów. Przepraszam, proszę mi powiedzieć, w którym miejscu myśmy atakowali pana prezydenta Kuczery? Wytykali państwo mu to, że składa swoje propozycje dotyczące przebudowy toru żużlowego. Po co? Nikomu nic nie wytykali, natomiast ja tylko z tego, co pamiętam, na jednym ze spotkań z kibicami powiedziałem, że to, co było prezentowane przez pana Piotra Kuczerę wtedy, to była wizualizacja, natomiast inna była jakby procedura, ona dalej jest procedura obowiązująca, jeżeli chodzi o projekt techniczny przebudowy. Czy dzisiaj powiedziałby pan to samo na spotkaniu z kibicami? Zachowałby się to pan dokładnie tak samo? Jeżeli o to samo by mnie poprosił pan prezydent Piotr Kuczera, dalej bym był lojalny w stosunku do prezydenta. Dokładnie. Jeżeli pan prezydent Piotr Kuczera by mi powiedział, panie prezesie, trzeba tam i tam pomóc, od razu bym poszedł. To jest właśnie lojalność, to o tym gadałem, to żadne wymijające odpowiedzi nie są. Co dalej ze stadionem miejskim i z przebudową toru żużlowego? Jak wygląda w tej chwili ta sytuacja? Ja jestem dzierżawcą toru i pewnych obiektów, natomiast właścicielem jest miasto Rybnik, czy też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To trzeba rozmawiać z miastem, trzeba rozmawiać z dyrektorem Tymuszem. Gdy jestem na meczach rekinów, mam wrażenie, że oprócz żużlowców, to pan jest jednym z głównych aktorów tego widowiska. Krzysztof Mrozek jest w parkingu, Krzysztof Mrozek jest na płycie boiska, Krzysztof Mrozek jest na torze, kiedy dochodzi do wypadku. Krzysztof Mrozek jest wszędzie. Z czego to wynika? Czy wynika to z pana nadpobudliwości i tego, że nie potrafi pan wysiedzieć w jednym miejscu? Czy też, nie wiem, może pan nie ma zaufania do obsługi zawodów, do pana współpracowników? Nie, powiem tak. Być może mam tam, mówiąc kolokwialnie i po śląsku, jakieś tam owsiki, nie umiem wysiedzieć. Współcześnie ADHD. ADHD, tak, dokładnie. Natomiast mam 100% zaufanie do wszystkich moich współpracowników. Wyprzedzę pana pytanie, a największe mam zaufanie do trenera Jana Grabowskiego. Kibiców na tym stadionie jest 7-8 tysięcy i każdy z nich jest najlepszym mechanikiem, trenerem. Tylko że oni podejmują decyzje słuszne po zdarzeniu, a my musimy te decyzje, czy pan Janek ich musi podjąć przed, niejednokrotnie ryzykując. Jeśli chodzi o prezesów rybnickiego klubu, czy to RKM-u, czy ROW-u w minionych latach, kilkunastu czy kilkudziesięciu, który z prezesów budzi pana największy szacunek i w jakim stopniu może być dla pana mentorem, czy też punktem odniesienia? Ja generalnie do wszystkich ludzi podchodzę z szacunkiem, natomiast no, dosyć dobry kontakt mam z panem Dominikiem Kolorzem. Myślę, że to za jego czasów była, że tak powiem, najlepsza prosperita. Nie licząc lat wcześniejszych, czyli skończywszy na roku 1972, czyli na ostatnim tytule. Natomiast no, tak jestem wychowany, że do wszystkich ludzi mam określony szacunek i tego się trzymam. Nie wyróżniałbym tu żadnego z nich. Najmniejszy szacunek, co zrozumiałe, to mam oczywiście do moich poprzedników. Miało być bez cukrowania, to jest. Przerabiałem parę tematów po nich, chodziłem po różnego typu instytucjach, tłumaczyłem się za no, bardzo dziwne sytuacje. Byłem okrzyknięty złodziejem broń i tej polewaczki, a tak naprawdę zostałem przez urzędnika, czyli przez komornika,
wytypowane jako opiekun masy upadłościowej, a ktoś mi zrobił złodziejem, no to jak ja mam mieć szacunek do coś takiego? Chciałem zapytać, czy dzisiaj śmierć Łukasza Romanka stanowi dla Pana jakiś wyrzut sumienia? Był Pan menadżerem tego zawodnika, był Pan z nim blisko związany. Ale w jakim zakresie mam być wyrzut sumienia? Nie wiem, pytam. Pytam, bo to Pan był blisko całej sytuacji. Powiem tak, ja to każdemu powtarzam, że wiadomo, że po takiej tragedii gdzieś tam są głosy, że ten jest winny, czy ten, czy tamten. Natomiast ja podchodzę do tematu to w taki sposób, że no, następuje jutro, nie wiem, zmartwychwstanie, widzę się z Łukaszem, to podam mu rękę, nic mu złego nie zrobiłem, ani za życia, ani po życiu. Nie muszę się wstydzić. Natomiast myślę, że co po niektórzy gdzieś tam w tym momencie by musieli popatrzeć po ziemi, czy po suficie, lub nie podać ręki. Ja, no, mówię, mogę wstać, przywitać się, podać mu rękę. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Być może mogę sobie zarzucić to, że nie, jeszcze mocniej nie zadziałałem niż tak, jak działałem w pewnych kwestiach. Ale wie pan, to są dyskusje pomiędzy mną i Łukaszem, one zostały zabrane do grobu i tu jest koniec. Nie? Ja nie będę upubliczniać tego typu informacji. Dlaczego tak nie lubi się pan z Grzegorzem Janikiem, prezesem Energetyka Rowu Rybnik? Ale kto powiedział, że się nie lubimy? No tak się mówi na mieście. Nie, to się mówi na mieście. My jesteśmy, że tak powiem, prezesami klubów sportowych wzajemnie ze sobą rywalizujących. Może tak to jest postrzegane. No? Ja wiem, pan Grzegorz Janik jest mi jako obywatel tego miasta całkowicie obojętny. Nie można, nie wiem, przypiąć go do półki lubię, nie lubię. Ja chcę z nim rywalizować na kanwie sportu. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Nieodłącznym atrybutem pana wizerunku w każdej sytuacji jest ten charakterystyczny wąs. No, powiem szczerze, w XXI wieku rzadka historia. Intryguje mnie, skąd wzięła się ta stylizacja. Obiecałem moim znajomym, jeżeli awansujemy, to mogą mnie publicznie, że tak powiem, pozbyć tego argumentu. Natomiast jeżeli chodzi o okulary, to one mają bardzo ważne znaczenie, bo stojąc w parkingu, to strasznie lecą kamienie i tam już nie jeden człowiek, który tam stał i patrzył na to wszystko, jak ci jeżdżą, no to potem miał podbite oko. Mhm. Także to jest ze względów praktycznych te okularki. Panie prezesie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w naszym programie. Na zakończenie mała niespodzianka. Grafika. Nie będziecie grafika pozbywać mnie wąsa? Jeszcze nie, no pan się sam pozbędzie zgodnie z tym, co pan obiecał. Na zakończenie grafika narysowana przez rybniczanina Jarosława Niczpiela. Pozwoli pan, że przyjmie pan taką karykaturę. Oczywiście. Oczywiście są okulary, jest wąs. Dziękuję. Mam nadzieję, że w pana gabinecie znajdzie się na to miejsce. Oczywiście. Zapraszam. W przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję. Za spotkanie. Rewelacja. Tylko gdzie tu są barwy czarno-zielone? Sponsorami programu są kawiarnia i lodziarnia Lili Cafe oraz wizażystka Maja Magdziak.